To jest nasz nowy nabytek. Koń imieniem Murat, który w tym roku przyszedł do nas z wyścigów w Warszawie na Smurzewcu. I koń ten jest włączany do tresury. Jak widzicie, jest to piękny Arab, ogier. I jego nauka zaczyna się przede wszystkim od nauki chodzenia w nowych warunkach, nauki pracy w nowych warunkach. Więc uczy się najpierw chodzić na arenie, przyzwyczaja się do świateł, do dźwięku, do muzyki. Później przyzwyczaja się do współpracy z kolegami na arenie, potrafi później znaleźć już swoje miejsce wśród tej całej grupy, z którą przyjdzie mu współpracować. Jak również uczy się już na razie początkowo samotnie, później z coraz większą ilością kolegów poszczególnych elementów tresury. Przygotowanie konia jest dosyć długie, w zależności od jego uzdolnień trwa od roku do dwóch lat i w zależności również od trików i elementów i ich stopnia trudności. Murat. Wielką sympatią darzę również wspomnienie o koniu, który do niedawna jeszcze pracował w mojej tresurze. Był to koń imieniem Don Juan, o którym wspomniałem. Koń syn Celebesa i Daszawy. Koń, który był ślepy na jedno oko. Na oko manerzowe, bardzo ważne, dlatego że koń ślepy na lewe oko nie widzi tresera dającego mu odpowiednie znaki. Ale koń ten pracował wspaniale i zauroczył mnie i zachwycił tym właśnie, że mimo tego swojego upośledzenia, ślepoty, koncentrował się bardzo mocno na pracy, tak mocno, że nigdy od momentu, kiedy oślepł, nie zrobił mi żadnej jakiejś niespodzianki podczas pracy na arenie. Koncentrował się, słuchał bardzo uważnie mojego głosu i wydawanych jemu poleceń, jak również obserwował pracujących na arenie swoich kolegów i w ten sposób bardzo precyzyjnie wykonywał wszystkie elementy i ewolucje. Koń ten również miał bardzo ładną solówkę, na zakończenie której wykonywał element zwany klapą. To jest koń całym ciałem obniża się w dół, wyciągając w przód przednie nogi i skłaniając głowę pomiędzy te nogi. Była taka pomiędzy nami umowa, że ja na zakończenie triku klepię go w bok, daję mu cukier i on wtedy może uciekać szybciuteńko do stajni, do swoich kolegów, za którymi tęskni. Konie są do siebie bardzo przyzwyczajone, są to wiadomo zwierzęta stadne. Od momentu, kiedy oślepł, czasami zdarzyło mu się w pośpiechu zerwać się nieco wcześniej, ale wtedy jak gdyby następowała refleksja, nie wiem, czy jest to dowód na myślenie zwierząt, następowała jakby refleksja i koń zatrzymywał się i jak gdyby przypomniał sobie, że ja mu nie dałem znaku na zakończenie triku, więc on z powrotem wracał do tej postawy, do tej klapy i tak długo czekał, aż ja dałem mu znak do odejścia. Był to koń, którego darzyłem wielką sympatią i teraz wspominam sobie o nim dosyć często, zwłaszcza, że mam płytę, którą kiedyś kupiłem. Jest to płyta pani Maryli Rodowicz, Cyrk nocą. I koń ten na tej płycie się znajduje. I tutaj na tej płycie znajduje się również mój nauczyciel i mistrz, pan Ryszard Wyszyński, który przedtem prowadził tresurę koni. Konie, które pracują w polskich tresurach, są to głównie konie arabskie, czystej krwi, pochodzą z Janowa Podlaskiego i z Michałowa. I chyba nigdzie na świecie tak duża ilość koni arabskich nie pracuje w cyrku z uwagi na ich bardzo wysoką cenę. To są konie woltyżowe. Konie woltyżowe, tak zwane łowickie, muszą być konie potężne, tak zwane pogrubione, żeby były szerokie w krzyżu, zady szerokie. No i konie muszą być spokojne. Ogar ma 17 lat i to jest najlepszy koń. Hap! Hap, Gulliver! Hap, Gulliverek! Hap! Alej! Alej! Hap! 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 Hap, Gulliver! Hap! Festiwal, Ogar! Siedzące! Alej! Alej! Siedzące! No na plecy. Alej, 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 alej,
Festival Ogar Alej. Alej Koniecki, alej, 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 alej. Festival Ogar. Alej, alej, Ogar Alej. Alej. Alej, alej. Alej. Festival Ogar Alej. 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 Festival Ogar Alej. Alej Koniecki, alej, 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 alej. Festival Ogar. Alej. Alej, alej, alej. Festival, alej. Alej. Brawo, Gareczku, alej, alej. Festival Ogar. No rękę poda. Alej, 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 alej. Festival Ogar, alej. Rękę poda, ja tu mówisz. Alej. Alej. Festival Ogar, alej. Alej. Dobrze. Alej, alej. Alej. Róbcie, róbcie. Alej. Dobrze. Alej, alej. Festival Ogar, alej. Pap, Gareczku, pap. Pap, Gulliverek, pap, pap. Half Oliver, 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 half Oliver